Dojrzewanie, kiepska dieta, problemy hormonalne i brak snu, a przede wszystkim słaba pielęgnacja to przyczyny szybko przetłuszczającej się skóry głowy. Przez wiele lat walczyłam z istnym smalcem na głowie, rypałam skórę głowy najmocniejszymi szamponami i przetestowałam już każdy możliwy sposób. I po tym wszystkim przedstawię Ci moje sprawdzone sposoby i powiem, jak dbać o taką skórę, aby żyło się lepiej. No dobra, a więc zacznijmy od omówienia złych nawyków. Co to tak właściwie są te złe nawyki i jak one tak właściwie wpływają na przetłuszczającą się skórę głowy. Nawyki to coś, co robimy odruchowo, automatycznie, bez zastanowienia się i tak jak w samych nawykach nie ma absolutnie nic złego, tak w złych nawykach już tak. No i tak jak w odpowiedniej pielęgnacji skóry głowy przetłuszczającej, jak i ogólnie w całej pielęgnacji włosów, dobrze dobrane produkty to raz. Dwa to odpowiednio i regularnie stosowane. No i trzecia sprawa to te nawyki. W momencie, kiedy to wszystko mamy, czyli mamy dobrze dobrane produkty, wiemy jak je stosować, ale będziemy popełniać te złe nawyki, no to wszystko może lec w gruzach i nic po prostu nie będzie dawało takiego efektu. Teraz przedstawię Ci najbardziej popularne złe nawyki w temacie przetłuszczającej się skóry głowy. Numer 1. Przetrzymywanie tłustej, brudnej skóry głowy. I uwaga, to absolutnie nic nie daje, poza tym, że możemy nabawić się jeszcze więcej problemów niż mamy. I pamiętaj, myjemy skórę głowy tak często, jak tego potrzebuje, nawet jeśli jest to codziennie. 2. Mycie skóry głowy tylko raz i głęboko wierzę w to, że każda osoba, która ma problem z szybko przetłuszczającą się skórą głowy, spróbuje dwukrotnego mycia, będzie zadowolona z efektu. Dlaczego? Skóra głowy będzie doskonale, perfekcyjnie oczyszczona z zabrudzeń, łoju, smogu i wiecie tam, jakichś innych zanieczyszczeń. W praktyce wygląda to tak, że najpierw robimy tak zwane mycie wstępne, czyli właśnie to pierwsze mycie. I tutaj nie skupiamy się za bardzo na masażu skóry głowy. Ja zazwyczaj, wiecie, biorę po prostu szampon i tak pobieżnie oczyszczam włosy z właśnie nagromadzonego kurzu, łoju, smogu i wszystkich tych zanieczyszczeń. Później spłukujemy wodą. No i drugie mycie, w przeciwieństwie do pierwszego, różni się tym, że dokładnie, dogłębnie oczyszczamy skórę głowy. I tutaj warto skupić się na masażu, poświęcić te 30 sekund, taką minutkę niecałą. No, i będzie pięknie. Obiecuję. 3. Brak rozpienienia szamponu. I w momencie, kiedy szampon nakładamy bezpośrednio na skórę głowy, bez wcześniejszego rozpienienia, no, bardzo łatwo tutaj o przesuszenie i podrażnienia, a tak jak możecie się domyślić, skóra głowy, która zostanie podrażniona, przesuszona i ma tendencję do przetłuszczania, będzie tego łoju produkować jeszcze więcej, aby zachować tą swoją równowagę. No i ogólnie jest kilka metod rozpieniania szamponu i to naprawdę nie musi trwać długo. Ja oczywiście stosuję tą najbardziej leniwą i od tej właśnie zacznę. Nalewam szampon na dłoń, rozpieniam delikatnie w dłoniach i nakładam na skórę głowy. To jest najprostsza możliwa opcja. Druga opcja jest taka, że bierzemy sobie właśnie szampon, nalewamy do pojemnika i wlewamy wodę i tak wiecie, merdamy sobie tam i tą pianą i tą wodą, która powstanie, myjemy sobie skórę głowy. No i kolejna opcja, to już bardziej zaawansowana bym powiedziała, są specjalne kubeczki, które spieniają szampon. Ja z tego nie korzystam. U mnie generalnie prostota wygrywa. 4. Mycie w skrajnie zimnej lub w skrajnie gorącej wodzie. I tutaj znowu, takie temperatury będą zmuszały skórę głowy do wytwarzania jeszcze większej ilości łoju. A więc pamiętaj, myj skórę głowy w optymalnej temperaturze. 5. Brak nawilżenia, czyli coś, czego ja długo nie potrafiłam zrozumieć. Dlaczego? Wydawało mi się, że skóra głowy, która się przetłuszcza, potrzebuje ciągłego oczyszczania, ciągłego rypania, wiecie, używania mocnych szamponów. No ale niestety, no tak nie jest po prostu. Ona potrzebuje nawilżenia, aby zachować tą swoją równowagę. Nakładaj wcierkę nawilżającą od razu po zdjęciu turbanu, kiedy ta skóra głowy jest jeszcze wilgotna. 6. Przetrzymywanie skóry głowy w turbanie. I umówmy się, dla skóry głowy jest to istna sauna. No i oczywiście zwiększa nam to problem przetłuszczającej się skóry głowy. Turban trzymaj maksymalnie 2 do 5 minut. 7. Suszenie skóry głowy gorącym nawiewem suszarki. I tak jak w samym suszeniu nie ma absolutnie nic złego, tak użycie tego turbo gorącego strumienia już tak. Niestety, ale znów coś takiego zmusza skórę głowy do przetłuszczania jeszcze bardziej. Rozwiązanie? Używaj po prostu letniego nawiewu. 8. Brak suszenia. I ja uznaję to za błąd z tego względu, że ja sama po sobie przekonałam się, jak wiele korzyści przynosi suszenie, ale wiadomo, odpowiednie suszenie. 9. Brak oczyszczenia skóry głowy. I tutaj każda skóra głowy raz na jakiś czas będzie potrzebowała oczyszczenia i mam tutaj na myśli peeling
i mocno oczyszczający szampon. Jednak trzeba zachować w tym równowagę, ponieważ 10. Nadmierne oczyszczanie skóry głowy i to również nie jest korzystne, ponieważ skóra musi mieć zapewnioną równowagę między oczyszczaniem i nawilżaniem. Czyli pamiętajmy, nie myjemy skóry głowy codziennie rypaczem. To nie będzie dobre. To nie będzie dobre. Dobra, nie przewidziałam tego. 11. Używanie brudnych narzędzi. Pamiętajmy o regularnym myciu szczotek oraz masażerów i tego typu akcesorii, które używamy do skóry głowy. I naprawdę to nie jest skomplikowane. Wystarczy umyć zwykłym po prostu szamponem, jakimś zwykłym rypaczem, no i sprawa jest załatwiona, a jednocześnie problem, który mamy na przykład z przetłuszczaniem, może się znacznie zmniejszyć. Wiecie, wszystko co ma związek ze skórą głowy, wiecie, z dotykaniem, właśnie też z przykładaniem tych włosów, ma wpływ na przetłuszczanie. 12. Spanie w mokrych włosach. I jestem 3 razy na nie, albo nie, 5 razy na nie. Totalnie nie róbcie tak. Mokra skóra głowy to niezła miejscowa dla grzybów, bakterii. Ach, nie. Nie. Dlatego warto zaplanować mycie tak, aby mieć te 5-10 minut na wysuszenie i włosów, i skóry głowy i wtedy możemy się spokojnie, z czystym sumieniem kłaść spać. Tak. Okej, teraz przejdziemy sobie do produktów, opowiem Wam jak i jak często ich używać. I na pierwszy ogień idą mocno oczyszczające szampony i tutaj mam dla Was dwie propozycje. Jedna tańsza, druga trochę droższa, ale to zaraz sobie przejdziemy i omówimy. Tutaj mam szampon Wake It Up od Unven i on też pełni funkcję szamponu helatującego. I tutaj mam Isane, czyli totalna taniocha, jeśli chodzi o rypacz z Rossmana. I też bardzo lubię tą wersję rumiankową i nawet bardziej mam ją przetestowaną, ale ciągle do nich wracam, więc no, polecajka. Szampon oczyszczający, czyli szampon, który stosujemy raz na jakiś czas i dla mnie tak optymalnie jest co 7-14 dni w celu oczyszczenia i włosów, i skóry głowy. I ja bardzo lubię szampony mocno oczyszczające łączyć z peelingiem. Szampon na co dzień. Czyli tak jak nazwa mówi, szampon, który stosujemy po prostu jako ten szampon dzienny. I tutaj wybór należy do Ciebie, ponieważ mam tutaj szampony łagodne, ale też mam 3 propozycje o średniej mocy. No i w momencie, kiedy łagodny szampon, mimo dwukrotnego mycia skóry głowy, nie domywa Ci skóry i nie jesteś zadowolona z tego efektu, no to warto by się przerzucić właśnie na szampony o średniej mocy. Jeśli jednak chodzi o szampony łagodne, mam 2 propozycje i jest to Petal Fresh, który świetnie się pieni. On w ogóle jest w osobnym odcinku, także gdzieś tutaj link Wam się wyświetli do łagodnych szamponów. I druga propozycja to szampon w piance, czyli to jest gotowy produkt, po prostu wiecie, on już jest rozpieniony, nakładamy sobie na dłoń i od razu na skórę głowy. Nie musimy się tutaj martwić o to, że możemy sobie podrażnić skórę głowy, czy po prostu, że nie wiem, źle rozpienimy. Z kategorii szamponów, które są łagodne i w piance, ten jest absolutnie najlepszy. Okej, przechodzimy do szamponów o średniej mocy. I tutaj mam szampon z proteinami i on genialnie się sprawdzi u osób, które mają włosy niskoporowate i oklapnięte i tak samo sprawdzi się, w sumie wszystkie się sprawdzą, ale po prostu te mają w sobie proteiny, więc wiecie, to będzie jeszcze taka dodatkowa objętość, więc no. No i właśnie, co do szamponów Yop, to powiem Wam, że moim zdaniem oni mają naprawdę świetne szampony. Mam absolutnie wszystkie i wszystkie mi się sprawdzają, z tym, że tego po prostu wyróżniam za wszystko. One wszystkie się dobrze pienią, ale nie wiem, ten ma w sobie coś takiego, że jeszcze bardziej mi pasuje. Ostatnia propozycja, biedronkowa. Tak, dobrze słyszycie? To jest szampon za dyszkę, taki aloesikowy. Ja mam tutaj aloes i szałwia. Naprawdę jest przegenialny. Serio, kupiłam drugie opakowanie i no, jest to jeden z tych produktów, który dokupuję i będę dokupować, bo świetnie się sprawdza. Jakby nie ma nic, co by mi tutaj podpadło w nim. To mamy. Kolejny must have'owy. To się tak odmienia, nie? Na pewno się tak odmienia. No i kolejny must have w temacie szybko przetłuszczającej się skóry głowy to oczywiście peeling. Peeling ma za zadanie dobrze oczyścić naszą skórę głowy z zabrudzeń, z naskórka, właśnie z nadmiaru łoju. I tak jak wspomniałam wcześniej, ja bardzo lubię łączyć sobie peeling z mocno oczyszczającym szamponem. Nie? Dla mnie to jest po prostu duet idealny. Wiecie, tutaj mam jeden taki dzień zaplanowany, przykładowo niedzielę. Wiecie, ja robię to generalnie trochę na oko, nie mam typowo wyznaczonego dnia,
dnia. Wiecie, stara posłaniacza szkoła na oko. Lubię po prostu zrobić sobie taki jeden dzień resetu i skóry głowy, i włosów na długości. No i właśnie to mi zapełnia ten duet, czyli mocny szampon i peeling. Wiadomo, najpierw nakładamy peeling i tutaj według zaleceń producenta, ale generalnie nakładamy go na suchą skórę głowy, wiecie, ładnie przedziały po przedziałku. Zostawiamy mniej więcej na około 10 minut, wiadomo, trzeba patrzeć z tyłu. I później po prostu myję sobie skórę głowy mocno oczyszczającym szamponem i mam oczyszczoną i skórę głowy, i włosy na długości. I jest po prostu bajeczka. I właśnie tutaj, od razu po zdjęciu turbanu, no po prostu to jest must have, żeby nałożyć nawilżającą wcierkę. Wiecie, dzięki temu peelingowi i dzięki mocnemu oczyszczającemu szamponowi mamy oczyszczoną i idealnie przygotowaną skórę głowy na to, aby nałożyć coś nawilżającego, a to nasz kolejny punkt, więc tak, kolejny must have to produkty nawilżające do skóry głowy. Ja generalnie nazywam to po prostu wcierkami, chociaż tutaj mam i wcierkę, i serum. Aha, nie pokazałam tego. Ogólnie sorki, że tak biednie, jeśli chodzi o kategorię peeling, ale cały czas to jest mój totalny ulubieniec i ciężko mi zmienić na coś innego. Jest, wiecie, przystępny cenowo, bo kosztuje 20 parę złotych i po prostu najlepiej mi się sprawdza. Niektóre albo są droższe, albo słabiej działają. Wolę polecić jeden konkretny niż, wiecie, biadolić o 10, a tak naprawdę ich nie lubić, więc to jest po prostu mój ulubiony. Generalnie mamy wcierki i na porost, i typowo nawilżające, i działające tak i tak, czyli i na porost, i na nawilżenie. Ja się dzisiaj skupię typowo na nawilżeniu skóry głowy, więc mam Wam do przedstawienia dwa produkty. I pierwsza opcja, czyli wcierka Joanna Konopna, jest to bardzo leciutka, ładnie, ale dosyć dziwnie pachnąca wcierka. Nie wiem, jakoś tak pachnie mi mydlinami, ale tak dobrze jakby. Ma bardzo specyficzny zapach, teraz się go w ogóle najadłam. Ta wcierka jest naprawdę leciutka, łagodząca, nawilżająca, po prostu miodzio, więc nie przeciąży Wam skóry głowy od razu, kiedy nałożycie ją po umyciu, z tym, że pamiętajmy, żeby nie nakładać od razu pół opakowania, tylko wiecie, kilka dosłownie pompek, nie wiem, z 10, może coś takiego, rozprowadzić sobie to tylko palcami na skórze głowy. Nie trzeba tutaj robić jakiegoś super masażu, wystarczy, że po prostu ją rozprowadzimy i nałożymy przede wszystkim na świeżo umytą skórę głowy, kiedy jest jeszcze wilgotna i naprawdę to jest duet genialny. Bo w momencie, kiedy skóra głowy jest świeżo umyta, to jest zmiękczona, jest gotowa na przyjęcie składników nawilżających właśnie zawartych w wcierkach. Wcierkach lub serum, to akurat mam serum. Dobra, przechodzimy do tego. Tutaj mam całkowicie inny produkt, a mam na myśli głównie konsystencję z tego względu, że jest to typowy żelik. To jest po prostu jak glutek z siemienia lnianego. I zdaję sobie sprawę, że ten produkt ze względu na swoją konsystencję gęstą i wydawałoby się, że ciężką, może niektórych przerażać i odrzucać, ale wierzcie mi, nic w tym stylu się nie dzieje. A co lepsze, ten produkt u mnie najlepiej działa na odbicie włosów od nasady. Jak to działa? No właśnie, jest to konsystencja typowo żelu, więc w momencie, kiedy sobie rozprowadzimy na świeżo umytą skórę głowy i wiecie, rozprowadzimy tutaj na skórze głowy, wiadomo właśnie, że gdzieś przejedziemy też tutaj kawałek przez włosy tutaj przy nasadzie i pójdziemy od razu wysuszyć włosy, na przykład z głową w dół, no tak polecam po prostu najbardziej, otrzymujemy odbicie od nasady. I u mnie to jest za każdym razem, więc no, żaden produkt na odbicie od nasady nie działało mi tak dobrze jak to, gdzie to nie ma takiego zastosowania. Fajnie, nie? Jeśli chodzi o te wszystkie produkty, które Wam pokazałam, zostawię Wam linki w opisie, więc śmiało tam kukajcie. Generalnie w większości, albo nawet i wszystkie, są to produkty dostępne w Rossmanie, w Hebe, więc nie będzie problemu z dostępnością. No chyba, że wykupicie znowu wszystko, no to tak. W razie czego można sobie zamówić online, więc wiecie, nie ma żadnego problemu. Wiecie, ja już jestem taka wystraszona po tych miniaturkach. Teraz gdzieś sobie trzymam kilka miniaturek. Wiecie, tak nie chcę ich za bardzo używać, bo chcę, żeby tak, wiecie, zostały, żebym miała pewność, że mam te 5 miniaturek takie do wykorzystania, bo ciągle ich nie mam w Rossmanie. Tak jak zauważyłam gdzieś ostatnio, jak byliśmy w Rossmanie, było pudełko i tak mówię, wow, ej Tymek, jest pudełko, więc były. No, ale cały czas nie mogę ich dostać. Jak macie jakieś namiary, to wiecie. Podsumowując, oczyszczaj skórę głowy regularnie, ale pamiętaj też o nawilżaniu, aby zachować równowagę. Nie przytrzymuj skóry głowy ani tłustej, brudnej, aby zmniejszyć przytłuszczanie. Nie wiem, jakby to miało działać, no ale wiecie, o co mi chodzi. Nie przytrzymujmy włosów w turbanie. Pamiętaj o zdrowiu, o odpowiednim nawadnianiu się, o witaminach, o ewentualnych suplementach. A jeśli łagodny szampon nie domywa Twojej skóry głowy, to koniecznie spróbuj szamponu o średniej mocy i pamiętaj o dwukrotnym myciu. I przede wszystkim dbaj
dbaj regularnie, bądź cierpliwa, bo efekty nie przyjdą tak od razu z dnia na dzień. Taki to już urok włosomaniactwa, ale w momencie, kiedy już do Ciebie przyjdą, kiedy opanujesz to wszystko i będziesz miała te efekty, będziesz bardzo zadowolona z tego, co udało Ci się osiągnąć, no i z własnych po prostu doświadczeń, będziesz bogata o doświadczenia. No i pamiętaj, te efekty zostaną z Tobą na dłużej. Koniecznie daj znać w komentarzu, jaki film z tej kategorii powinien pojawić się jako kolejny. Czyli dzisiaj rozwiązywaliśmy problem szybko przetłuszczającej się skóry głowy. No i tutaj pytanie do Was, jaki problem rozwiązujemy jako kolejny? Także ja czekam na Wasz odzew i jeszcze chciałabym przypomnieć, że pamiętajcie o wspieraniu swojego ulubionego twórcy. To niesamowicie motywuje i daje po prostu takiego kopa do działania. Dla Was może być to dosłownie chwileczka, ułamek sekundy, aby polubić, czy skomentować, a może i nawet zasubskrybować, aby nie ominąć żadnego filmu. Jak zwykle mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że dużo się dowiedzieliście, bo na tym mi zależy. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa! Teraz mam dużo dalej. Nie sięgnę. Sięgnę, nie sięgnę. Sięgnę.